Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Zapraszam dzisiaj znowu na stylówki według wielkich projektantów. Kochani, oczywiście będą to stylówki z lumpeksu, stylówki z rzeczami vintage, z rzeczami z mojej szafy, które w większości są z lumpeksu również. I będą to stylówki tym razem na zimową kolekcję Diora oraz Ferragamo. Kochani, tym razem zacznę od Diora. Zdecydowanie więcej stylówek zrobiłam na Diora. Być może dlatego, że po prostu więcej ciuchów mam w tym stylu. Przy okazji moje ubranie to jest właśnie mieszanka stylówek tych dwóch projektantów jakby. Ale postanowiłam zostać tak, bo to zestawienie kolorystyczne, szczerze mówiąc, bardzo mi się spodobało. I stwierdziłam, że jest całkiem stylowe i spróbujemy, jak to wyjdzie. Przejdźmy do kolekcji Diora. Bardzo prosta kolekcja, a jednocześnie bardzo ładna, bardzo taka w swojej prostocie szykowna. Mnie się bardzo podobała, powiem Wam. Podobają mi się pomysły z tymi takimi wyższymi butami albo podkolanówkami. Może zobaczycie na podglądzie. Całkiem lubię taki styl, właśnie podkolanówki, czy jakieś nawet zakolanówki, wyższe buty. Oczywiście tutaj różne style butów, ale głównie takie troszkę cięższe buty. Bardzo dobre na zimę zresztą. No i zobaczcie, bardzo dużo kratki. Kratki, zresztą jak w wielu kolekcjach tegorocznych. I tutaj bardzo dużo, bardzo podobały mi się te kratki, bo one są w różnych zestawieniach. Dużo brązów, dużo takich czarno-białych wzorów. No i zobaczcie, pierwsza moja stylówka będzie stylizowana troszkę na taką wzorowana, czy inspirowana na taką stylóweczkę, albo na nawet takich kilka różnych stylóweczek z kolorem brązowym. I to właśnie był ten żakiet, zobaczcie, który ostatnio pokazywałam w holu. Przepiękny żakiet angielski, taki dwurzędowy. No i Dior również miał różne takie fajne żakiety, większe, mniejsze, płaszcze, takie żakietopłaszcze różne, właśnie w kratę. Mnie się bardzo te wzory podobają. No i właśnie ja do tego sobie dobrałam, podobnie jak tutaj w jednej ze stylówek Diora, trochę w innym kolorze spódnicę, ale w ogóle to nie przeszkadza, bo zobaczcie, moja spódnica, którą tu mam, nawet pokażę ją tak trochę do kamery, jest w taką też pepitkę i ona jest w szaro-brązową pepitkę z takimi czarnymi elementami. Super, to jest spódniczka z Zary, z wełny. Jest bardzo krótka, no ale to są takie stylówki właśnie trochę młodzieżowe, studenckie, jakby to nazwać. Trzymałam się tego, więc krótka spódniczka też w lekko innym odcieniu i trzymamy się kolorystyki takich właśnie szarowych brązów do tego żakietu, który jest w podobną pepitkę, ale w brązowym kolorze. No i do tego biała koszula, ale wybrałam tutaj koszulę nie bez przyczyny taką z takimi guzikami rogowymi, która ma takie szaro-brązowe guziczki. One też fajnie według mnie tu pasują. I krawat do tego, ale krawat zrobiłam z apaszki, nie wzięłam jej tutaj. Z apaszki takiej też w takich kolorach, które mają w sobie i szarości, i brązę, trochę fioletu, ale wydaje mi się, że w tej gamie kolorystycznej będzie właśnie fajnie to wyglądało. I w dodatku do tego będzie jeszcze kamizelka, ostatnio również pokazywana od Hugo Bossa, która idealnie mi się tu kolorystycznie do tych stylóweczek diorowych wpisała. U nich też były takie kamizelki, blazerki i sweterki krótkie w serek, w taki trójkącik pod szyją, trójkąt w literkę V. Bardzo fajnie to wygląda, tak właśnie tak młodo, świeżo, studencko. Trochę jak z mundurków szkolnych zaczerpnięte, ale mnie to bardzo zainspirowało. Ja w ogóle bardzo lubię ten styl, także mnie to pasuje. No i jestem ciekawa, co myślicie o tej stylówce. Mnie się podoba ta stylówka. Chyba nawet nie wiem, czy nie najbardziej, ale zobaczcie, to nie koniec, bo do tego dobrałam buty ciężkie dość. Takie właśnie te loafersy, które już Wam pokazywałam z lumpeksu, które kupiłam nowe niedawno. I żeby nawiązać do tych podkolanówek, zakolanówek wysokich takich u Diora, to takie ocieplacze angielskie. Też już oczywiście w nich jakieś tam zdjęcia i stylówki kiedyś były. Super są, z wełny, takie one trochę się kojarzą z jazdą konną, z takimi ślicznymi guziczkami z boku. Tu mają gumki, to się zakłada ogólnie na buty. I właśnie na takie buty i wygląda to jak podkolanówka, jak coś takiego ozdobnego na nogi. Bardzo według mnie fajnie to pasuje. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba ta stylówka, koniecznie piszcie. Druga stylówka jest trochę podobna, ale tutaj mnie zainspirował bardziej wzór niż krój spódniczy, czy też spodenek, które tam są. Właśnie bardzo podobne kraty, zobaczcie.
miał Dior tam w pokazie, tylko bardziej to były takie zestawy, jakiś żakiet w taką właśnie dokładnie kratkę. A ja mam taką fajną, trochę szaloną spódniczkę drapowaną z taką kokardą z tyłu, ale to jest też mini, więc pasuje do konwencji tej diorskiej, że tak powiem. No i do tego samego żakietu, no w zasadzie do tego samego zestawu można powiedzieć, koszula, kamizelka na wierzch i do tego tym razem wybrałam właśnie też były podobne buty, takie właśnie o prostych tych cholewkach, skórzane, pasujące do całego zestawu. Jest fajnie, podoba mi się naprawdę, jest spoko. No i to by były te stylówki w brązach bardziej, a teraz bardziej przejdę do innych odcieni, bo były też tam inne kolory w kolekcji. Moje ulubione kolory, więc nie omieszkałam zrobić stylówki właśnie w tych kolorach, czyli zieleń. Zieleń taka zimna, bo ja bardzo lubię te właśnie takie seledyny, takie morskie kolory i zobaczcie tutaj na podglądzie takie przepiękne właśnie stylóweczki w tych seledynowych, zielonych kolorkach. No i taka spódniczka, którą też pokazywałam w holu, w przepięknych kolorach takich zielonych. U Diora są jaśniejsze te odcienie, ale mnie się bardzo ten wzór podoba. Mimo wszystko jest tu zieleń, jest to troszkę ciemniejsze. Rzeczywiście z takimi bordo kolorami dodatkowymi, ale jest to kratka, jest to jak najbardziej zieleń. Do tego sweterek. Wybrałam sobie taki seledynowy, żeby tutaj nie trzymałam się tak ściśle tych kolorów wyłącznie w tej samej tonacji, ale też zieleń, tylko taka pistacjowa, to jest mój kaszmirowy sweterek w serek, więc znowu te sweterki, które tutaj właśnie było ich dużo w serek właśnie. No i zobaczcie do tego, ale tutaj już zrezygnowałam z koszuli, natomiast brałam jako naszyjnik w zasadzie, brałam krawat i zobaczcie. To jest taki krawat, on ma podobne kolory do tych na spódnicy, tu można zobaczyć, o, z bliska być może będzie widać, właśnie taki seledyn, jasny taki beż, do tego bordo. No i to zawiązałam sobie na szyjce, żeby nawiązać kolorystycznie i żeby stworzyć taką przekorną trochę stylizację, do tego mój kardigan. Nie miałam tutaj płaszcza tak jak u Diora, płaszcza takiego w kolorze właśnie podobnym, takim jasnym, więc ten kardigan ostatni tutaj robi nam kolorystykę. I do tego zdecydowałam się na buty bordowe i podkolanówki, bo tam dużo było właśnie takich podkolanówek. Ale tutaj wybrałam takie neutralne, żeby one już nie dodawały nam kolejnego elementu kolorystycznego, bo dużo było tego. Neutralne podkolanówki, wydaje mi się, że też spoko to wygląda. Druga wersja podobna tej samej stylówki, czyli ta sama spódnica, ale tym razem sweterek taki mocno zielony, czyli tutaj bardziej podkreśla tą zieleń zdecydowanie. No i również zostawiłam ten krawat i kochani, tym razem do tego płaszcz, przepiękny wełniany płaszcz, taki w zielonym kolorze. Mnie bardzo się ten płaszcz podoba i to jest Settrums, ciężko wymówić nazwę, jakaś skandynawska firma, rozmiar 38, super płaszcz, naprawdę fajny krój, piękny kolor i też chciałam nawiązać do tych zieleni, a płaszczy długich jest w tym sezonie bardzo dużo. We wszystkich kolekcjach, więc nośmy. Mam, więc będę nosić, a jest bardzo ciepły i super w ogóle. No więc tak, taka wersja. No i jeszcze kolejna stylóweczka na Diora, to będzie stylówka z sukienką, również z ostatniego hola. Sukieneczka w pepitkę czarno-białą, taka obcisła, klasyczna, bardzo pięknie uszyta z wełny. I do tej sukienki tym razem zdecydowałam się tutaj, zobaczcie stylówkę Diora, jest taka nowoczesna sukienka też w pepitkę, właśnie czarno-biała, w takim nowoczesnym kroju. Ja mam bardziej klasyczną, więc żeby nawiązać bardziej do tamtego stylu, do niej dobrałam tą kamizelkę białą, też z ostatniego hola, białą skórzaną i ona ma podobny krój rękawów jak ta sukienka właśnie diorowa, czyli takie lekko tutaj poszerzane takimi motylkami te rękawki, właściwie te bez rękawki. I długa jest to kamizelka, również takie kamizele długie właśnie Dior miał w swojej kolekcji, więc jak najbardziej mi to pasowało. I do tego postanowiłam przełamać tą sukienkę takimi butami, które zobaczycie szczegółowo w holu najbliższym. To są buty Tamaris, tak wyglądają,
nowo kupione przeze mnie na zimę już takie właśnie trapery za kostkę. Wydaje mi się, że super to wygląda do tego, podoba mi się naprawdę. Ta stylówka jest taka nowoczesna, przekorna, no i pewnie jeszcze włożyłabym coś na to w zimie, no bo w jesieni to jeszcze, ale rękawy są za krótkie i sama kamizelka nie rozwiązuje nam sprawy ciepła. Bardzo, bardzo fajna kolekcja, można zaczerpnąć dużo inspiracji, polecam obejrzeć kolekcję, a no właśnie takie różne kraty, inspiracje kratowe, inspiracje na uczennice, płaszczyki. Świetna sprawa, było też dużo frędzli, a niestety jeszcze nie posiadam rzeczy z frędzlami na tyle dużo, żeby akurat tą kolekcję tutaj zaprezentować. No to kochani, przejdźmy teraz do Ferragamo i Ferragamo zainspirowała mnie bardzo kolorystyka, przepiękne kolory, zobaczcie tutaj na stylóweczkach od nich z kolekcji. Bardzo mi się podobają te brązy, jakieś takie liściaste wzory i w ogóle naprawdę bardzo ładna kolorystyka, dużo takich total looków w kolorze szarym, w kolorze właśnie brązowym, fajne buty, takie właśnie troszkę jakie ja mam tutaj na sobie, takie z szerszą cholewką, ale skórzane, z pięknej skóry, no i też dużo właśnie skóry, no i w związku z tym zobaczcie tutaj stylówkę, która mnie najbardziej zainspirowała na ekranie i teraz zobaczcie moją, ja użyłam tej mojej niedawno kupionej też spódniczki vintage, w takie właśnie kolory, które tutaj mi się skojarzyły z tymi strojami takimi u Ferragamo, kolorystyką ich bardziej niż krojem na pewno. No i tutaj, żeby nawiązać do tych brązów zieleni, taki też już posiadany przeze mnie od kilku tygodni sweterek z jedwabiu i wełny. Wszystko jest trochę takich zgniłych zieleniach, prawda? Do tego pasek oczywiście, jak najbardziej pasek tutaj taki skórzany w kolorystyce. I do tego możemy sobie, no ja tutaj wybrałam te same kozaki, żeby po prostu ta kolorystyka brązów, taka ziemista została. I torba, zobaczcie tutaj, torba moja taka z Fossila, bardzo fajna firma, polecam, skórzana w takim trochę rockowym stylu, ale ona jest bardzo wygodna, przewieszona przez ramię, według mnie idealnie się spisuje kolorystycznie tutaj. No i taka pierwsza stylóweczka. Całkiem fajne to jest, do tego można oczywiście sobie włożyć świetny płaszcz, na przykład mógłby być ten płaszcz, ten zielony. Myślę, że przepięknie to pasuje. Właśnie taki zielony z brązem do tych khaki zieleni będzie się fajnie sprawdzał. No i ostatnia stylówka na Ferragamo będzie zainspirowana tymi skórzanymi trendami, bo też fajne mieli właśnie stylówki w takich właśnie brązach, beżach i w ogóle dużo było tych szaro, takich beżowych stylizacji całościowych, więc użyłam mojej nowej vintage'owej kurtki, którą zobaczycie w holu, też szczegółowo ją opiszę. Kurtka taka szaro-beżowa na lata 80, taka bluzowata bardziej, to jest oczywiście skóra naturalna, do tego właśnie tą spódnicę, którą mam na sobie, żeby zachować znowu te, no nie miałam w jednym odcieniu, ale żeby zachować te ziemiste barwy, żeby jakby jak najbardziej tutaj zostać w brązach i w szarościach, no to właśnie ta spódniczka, te same kozaki, właśnie brązowe, no i do tego dwie wersje torebki, jedna taka torba od Lacoste, która jest dokładnie w takich kolorach, brąz i taki szary beż, idealne moim zdaniem zestawienie kolorystyczne właśnie do tego, druga wersja, taka torebka, taka torebeczka batycki, skórzana, z takim wężowym paskiem i też jest to beż z brązem, więc spisuje się i wpisuje się w te trendy. Tak to wygląda. Mnie się naprawdę bardzo podobają te takie monokolorystyczne zestawienia. Jest to fajne i do mnie to przemawia, lubię takie rzeczy. Ta kolekcja naprawdę zainspirowała mnie bardziej kolorystycznie tutaj i te materiały mi się bardzo podobały. Przepiękny swetr, no niestety takich swetrów nie posiadam w swojej kolekcji, ale polecam Wam inspirować się tymi właśnie stylówkami od wielkich projektantów, to jest bardzo inspirujące. Można znaleźć super zestawienia swoich starych ciuchów. Ja trochę pokupowałam nowych, bo jak już mówiłam, sprzedaję dużo na Vinted ostatnio, a także sprzedawałam swoim znajomym, bo też szukali fajnych rzeczy. Ja chodzę, więc znajduję takie rzeczy. No i właśnie pokupowałam też trochę nowych, jak widzicie tutaj buty na zimę. No i robimy
hol już niedługo. Zapraszam Was już za kilka dni na hol zakupowy z lumpeksu oczywiście i vintage, a także rzeczy z, wydaje mi się, że będą też rzeczy z vintage tam. Także zapraszam serdecznie. Bardzo proszę o polubienia, o subskrypcję, bo zależy mi na rozwoju kanału oczywiście i chcę nadal pokazywać Wam fajne stylówki. Już planuję kolekcję Chanel i kilka jeszcze innych, Yves Saint Laurent, kilka innych kolekcji, które będę chciała Wam pokazać właśnie z vintage i z lumpeksu. Także bardzo serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam na następne programy. Cześć! Pozdrawiam Wolkan.